Dzień dobry, Aleksandra Rybińska, witam w telewizji w Polsce.pl i zapraszam na przegląd prasy zagranicznej. Zaczynamy od ustawy frankowej, którą zajął się niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung. Gazeta donosi, że niemieckie banki postanowiły wystąpić przeciwko tej, jak twierdzą, przymusowej daninie w Polsce. No i napisały list do trzech komisarzy Unii Europejskiej. W tym liście niemieckie banki napisały, że proponowana ustawa naruszałaby podstawowe zasady prawa Unii Europejskiej, czytamy na łamach Süddeutsche Zeitung. Jeżeli przepisy rzeczywiście wejdą w życie, będzie to miało poważne, negatywne skutki dla sektora bankowego w Polsce, ostrzegają prezesi sześciu dużych niemieckich banków, w tym właśnie Deutsche Bank i Commerzbank. No i apelują, jak podkreśla niemiecki dziennik, do Komisji Europejskiej o pomoc. Autor materiału Süddeutsche Zeitung Alexander Müllauer wyjaśnia, że przedmiotem sporu jest państwowy fundusz, z którego ma być wypłacana pomoc dla obywateli, którzy stracili na spekulacjach kredytowych. No oczywiście chodzi o tak zwaną ustawę frankową. Banki są zdeterminowane, by bronić się. Chcą nie dopuścić do tego, aby polskie władze obarczyły ich kosztami za to, za co nie ponoszą odpowiedzialności. Tak twierdzi Süddeutsche Zeitung. Jak gazeta pisze dalej, rządzący w Polsce nacjonaliści z PiS są innego zdania. Chcą pomóc wszystkim posiadaczom własnościowych lokali, którzy zaciągnęli kredyty pod hipotekę w walutach obcych, przede wszystkim we frankach szwajcarskich. No i projekt ustawy przewiduje, według Süddeutsche Zeitung, że co kwartał banki będą wpłacać do funduszu 0,5% wartości kredytów hipotecznych w walutach obcych. No i z tego funduszu, który ma mieć ostatecznie wartość 740 milionów euro, kredyty w walutach obcych mają być zamieniane na złotówkowe. A i prezesi niemieckich banków zwracają uwagę, że zmiany w projekcie ustawy zostały wprowadzone bez konsultacji i bez udziału Europejskiego Banku Centralnego. Uważają, że zagrożone jest bezpieczeństwo prawne przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce. Zachowanie praworządności musi być zagwarantowane, by zapewnić przyjazny klimat do inwestowania. Tak brzmi fragment listów prezesów banków do Komisji Europejskiej, który cytuje monachijski dziennik. No ostatecznie Süddeutsche Zeitung pisze, że to jest otwarta groźba wobec pod adresem polskiego rządu. Jeżeli uchwali ustawę, zagraniczni inwestorzy mogą odwrócić się od Polski, a niemieckie banki mogą się wycofać. No i niemiecki dziennikarz przypomina, że Niemcy i inne kraje Unii chcą uzależnić wypłatę unijnych środków od przestrzegania praworządności w Polsce i że ta, no, ta ustawa frankowa może stać się jednym z elementów tej rozgrywce, bo podobny przypadek miał miejsce wcześniej na Węgrzech, podkreśla Süddeutsche Zeitung. Węgierski rząd zrekompensował straty klientów, którzy podczas światowego kryzysu finansowego stracili na spekulacjach kredytowych. I niemiecki bank Bayern LB, który wówczas działał jeszcze na Węgrzech, poniósł z tego tytułu ogromne koszty. Süddeutsche Zeitung o ustawie frankowej i frankowiczach w Polsce, a Los Angeles Times, amerykański dziennik, pisze o przemówieniu, o orędziu do narodu, które wygłosił wczoraj prezydent Rosji Władimir Putin przed oboma izbami parlamentu. I w tym przemówieniu groził bezpośrednio Stanom Zjednoczonych. Władimir Putin ostrzegł administrację Donalda Trumpa przed rozmieszczeniem rakiet średniego zasięgu w Europie, twierdząc, że jeżeli tak by się stało, no to Rosja musiałaby wystosować adekwatną odpowiedź i sama rozmieścić takie rakiety, i to takie, które mogłyby sięgnąć Waszyngtonu. Jak podkreśla Los Angeles Times, oczywiście Stany Zjednoczone i Rosja posiadają setki tego typu rakiet i one są oczywiście w stanie dosięgnąć terytorium jednego i drugiego państwa, że to pozostałości po zimnej wojnie, ale jednak to przemówienie Władimira Putina wczoraj, no, sugeruje, że jakiś rodzaj nowego wyścigu zbrojeń między Waszyngtonem a Moskwą jest możliwy i że zimnowojenne klimaty mogą powrócić. To przemówienie, zresztą podkreśla Los Angeles Times, zostało wygłoszone zaledwie miesiąc po tym, jak Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone wycofają się z traktatu INF 1987 roku, który zobowiązywał oba państwa do tego, wtedy jeszcze Związek Sowiecki, do tego, aby pomału pozbywać się broni atomowej oraz nie rozwijać określonych typów uzbrojenia. Jak twierdzi Waszyngton, Rosja od początku nie stosuje się
do zapisów tego traktatu, a więc jest to traktat niepotrzebny, całkowicie zbędny i czy Stany Zjednoczone w nim uczestniczą, czy nie, nie ma w zasadzie żadnego znaczenia. No i Putin tutaj jest cytowany przez Los Angeles Times, powiedział podczas orędzia, to jest bardzo poważne zagrożenie dla nas i jeżeli Stany Zjednoczone zdecydują się na rozmieszczenie takich rakiet w Europie, będziemy zmuszeni, i chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, będziemy zmuszeni do adekwatnej odpowiedzi. Oni umieją liczyć, nieprawdaż? Zapytał gospodarz Kremla. To niech sobie policzą zarówno szybkość, jak i zasięg systemów zbrojeń, które obecnie rozwijamy. No, jak twierdzi Los Angeles Times, oczywiście Rosja od dawna uważa, że chociażby wzmocnienie wschodniej flanki w Europie przez Stany Zjednoczone stanowi dla niej bezpośrednie zagrożenie, a Rosja od dawna przecież już celuje swoimi rakietami atomowymi w cele amerykańskie. Jak twierdzi Putin i podkreślił to wczoraj podczas tego orędzia, może i Stany Zjednoczone oskarżają Moskwę, że nie trzyma się zapisów traktatu INF, ale Stany Zjednoczone także się go nie trzymają, ponieważ tarcze, elementy tarczy antyrakietowej, które mają być rozmieszczone, są rozmieszczane w Polsce i w Rumunii, to stanowią poważne zagrożenie dla Rosji i jako takie stanowią właśnie złamanie traktatu INF. Nie chcemy konfrontacji, szczególnie z takim globalnym, z taką globalną potęgą jak Stany Zjednoczone, ale Rosja zawsze odpowie, podkreślił Władimir Putin. No, oprócz oczywiście o broni atomowej, w tym orędziu wczoraj Władimir Putin mówił także o sytuacji gospodarczej i społecznej w Rosji, a mówił o tym całkiem sporo, jak podkreśla Los Angeles Times. Większość jego przemówienia była temu poświęcona. Tak naprawdę dopiero na samym końcu pojawił się wątek ewentualnego wyścigu zbrojeń ze Stanami Zjednoczonymi. No, Putin mówił między innymi o tym, jak poprawić warunki życia Rosjan. No i zaproponował jakiś szereg optymistycznych rozwiązań. Czytamy na łamach Los Angeles Times, to Rosjanie cierpią dłuższego czasu z powodu stagnującej gospodarki, spadku cen ropy naftowej, sankcji zachodnich oraz osłabienia waluty. 13%. Czyli 19 milionów Rosjan, powiedział Putin, na 147 milionów mieszkańców żyje obecnie poniżej granicy ubóstwa i ma do dyspozycji mniej niż 160 dolarów miesięcznie. No i Putin podał także, że poziom życia Rosjan spadł na przestrzeni ostatnich 4 lat o 11%. To odbija się oczywiście także na popularności prezydenta, jak podkreśla Los Angeles Times. W 2018 roku Putin został wybrany na kolejną 6-letnią kadencję. Wtedy cieszył się po szczególnie aneksie Krymu 80% poparciem, to poparcie spadło do 64%, a ufa mu już tylko 33% Rosjan, a jeszcze w zeszłym roku było to 59%. I Rosjanie protestują w całym kraju przeciwko reformie emerytur, która podwyższa wiek emerytalny, przeciwko zamknięciu wielu szpitali na wsi, na prowincji i braku usług publicznych. Także odbyły się tysiące, bardzo liczne manifestacje przy przedmieściach Moskwy, gdzie ustanowiono ogromne wysypiska śmieci, które zatruwają wodę i powietrze i jak twierdzą mieszkańcy podmoskiewskich aglomeracji, po prostu zatruwają, trują dzieci, które bardzo poważnie chorują. No i Putin obiecał, że uruchomi bardzo ogromny program rewitalizacji wsi i rozwiąże wszystkie te problemy, z którymi Rosjanie do niego przychodzą. Ale czy tak rzeczywiście się stanie? No to, jak pisze Angeles Times, czas pokaże. No i mamy ostatni temat. Francuski dziennik Le Monde pisze o dużym zaskoczeniu Belgów. Czym było to zaskoczenie powodowane? No, Belgowie z pewnym niesmakiem odkryli, że żyje na ich terytorium grupa obywateli, którzy kolaborowali z III Rzeszą, byli członkami albo Wehrmachtu, albo Waffen-SS i którzy wciąż otrzymują emerytury od niemieckiego rządu. I to, jak twierdzi Le Monde, wywołało spore oburzenie w Belgii.
posłowie pięciu najważniejszych belgijskich partii przegłosowali w parlamencie rezolucję, w której domagają się od niemieckiego rządu, aby dostarczyła im całą listę beneficjentów tych emerytur oraz innych świadczeń, które płyną wartkim strumieniem z Berlina, ponieważ jest to sytuacja skandaliczna. No, jak na razie, jak podkreśla Le Monde, niestety niemiecki rząd nie odpowiedział na tą rezolucję, ale także odmówił jakiejkolwiek rozmowy na temat tych emerytów, którzy no, zostali skazani, jak podkreśla francuski dziennik, w Belgii za kolaborację, odsiedzieli różne wyroki i nie powinni, jak twierdzi belgijski rząd, otrzymywać jakichkolwiek świadczeń, a już tym bardziej także odszkodowania ze strony Berlina za czas, który przesiedzieli w belgijskich zakładach karnych, a bowiem takie odszkodowania otrzymują. Według Le Monde te emerytury odszkodowania wynoszą między 400 a 1300 euro miesięcznie i wszyscy ci, którzy je otrzymują, byli członkami Wehrmachtu czy Waffen-SS. To wynika z dekretu, który został przyjęty przez reżim hitlerowski w 1941 roku i który gwarantował członkom tych formacji emeryturę do końca życia za ich lojalność, ich wierność i ich posłuszeństwo. W 1998 roku w zasadzie zlikwidowano wypłaty tych emerytur albo tym osobom, albo wdowom po nich, natomiast dotyczyło to zaledwie garstki byłych nazistów, a reszcie, jak widać, wciąż niemiecki rząd płaci grzecznie emerytury. No i ludzie, którzy popełnili takie zbrodnie, nie zasługują na to, mówił deputowany socjalistów Dirk van der Mellen, a także inni posłowie prawicy flamandzkiej, którzy troszeczkę bardziej dyskretnie się wypowiadali na ten temat, chcieliby znów no, rozpętać dyskusję na temat kolaboratorów belgijskich, których jest prawdopodobnie około 80 tysięcy. No, w przypadku tych odkrytych tutaj byłych członków Wehrmachtu i Waffen-SS, którzy otrzymują emerytury z Berlina, no to jest zaledwie 20 osób, no ale belgijski rząd obiecał, że nie odpuści i chce ten temat z Niemcami wyjaśnić. I to był przegląd prasy zagranicznej na dziś i zapraszam kolejny w poniedziałek.